Czas na piątą linię metra warszawskiego. Nie metro, a tramwaj na Gocław. Nowe wizualizacje tramwaju na Zieloną Białołękę. Warszawska linia średnicowa, opóźniona o kolejne 10 lat. Nowe przyciski w pojazdach warszawskiego transportu publicznego. Na moście na Pragę jest zbyt duży tłum. Czy lotnicze połączenia kolei mazowieckich z Radomia do Modlina. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. W poniedziałek, 1 kwietnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i Czomek Znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego przeglądu najciekawszych newsów tygodnia z ostatniego, właściwie dzisiejszego dnia. No i standardowo zaczniemy jak zawsze od awarii wind na Sekmetra i co możemy zobaczyć. Nasza ulubiona winda na Ulrychowie nie działa już od 194 tygodni, czyli od pierwszego wydania Mniejsza z tym i cały czas nie działa. Podobnie nie działają dwie pozostałe windy, ale dopiero od tego tygodnia nie działa winda na stacji metra Gocław, jak i również na stacji metra Wilanów. Lecimy dalej z kolejnymi informacjami, czyli oczywiście radni przyznali środki na prace przedprojektowe dla piątej linii metra warszawskiego. I to jest bardzo dobra informacja. Piąta linia metra będzie łączyć FSO z Nieporętem i Syrockiem. 26 km, 14 stacji. Kwota aktualnego dofinansowania właśnie z Rady Miasta Stołecznego Warszawy to jest 156 milionów. Sama linia będzie mieć, pomijając właśnie to, że będzie mieć 14 stacji, to gdzie tu były te informacje? Będzie mieć jedną wspólne z drugą linią metra, będzie mieć 3 stacje staromiastowszymi i 13 wentylatorów szynakowych. Co ważne, aktualnie będą realizowane właśnie prace przedprojektowe, a następnie będzie można rozpocząć dialog ze wszystkimi gminami podwarszawskimi. W ten sposób miasto stołeczne Warszawa chce zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli 50-50 chcą zrobić udział zysków i zarobków, jeżeli chodzi o tą linię metra, dlatego wszystkie gminy, które po prostu będzie przejeżdżać tę linię metra, jak możecie tutaj właśnie zobaczyć, tutaj właśnie jedziecie i przez Nieporęt, i przez Serock, tak ma być po prostu zrobione 50-50, żeby mniej więcej połowa miasto dokłada się do tej inwestycji, a połowa się dokładają te pozostałe gminy, tak żeby po prostu wszyscy mogli wybudować tą linię. Szacowany koszt tej inwestycji, no to patrząc tutaj na to, że to jest mniej więcej całej inwestycji, pomijając faktycznie prace przedprojektowe, to jest 14 stacji wraz ze stacją techniczno-postojową, która się będzie znajdować oczywiście w Zegrzu Południowym, no to wiadomo, że to dosyć długi odcinek, no to tak mniej więcej około 16 miliardów złotych, więc na, właśnie jeżeli chodzi o Serock, czy Nieporęt, to oni tam będą musieli się podzielić pół na pół, około tak 4 miliardy złotych, więc jakby to na spokojnie w budżet wejdzie, więc to nie jest jakiś duży problem. Bardziej chodzi o miasto, które miasto stołeczne Warszawa będzie musiało na to przeznaczyć 6 miliardów złotych. No oczywiście wiadomo, że będą tutaj planowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej na tą inwestycję, ale zobaczymy jak wyjdzie. Z ważnych jeszcze aspektów jest to, że linia ta będzie się łączyć z stacją kolejową na PKP Żerań, znaczy z liniami kolejowymi na PKP Żerań i w Nieporęcie też będzie właśnie połączenie. W Nieporęcie nawet będzie P+R zlokalizowane, jak i również przy PKP Żerań, choć już jak dobrze wiemy, to P+R już aktualnie istnieje. No i też co ważne, to jest piąta linia metra, ta nasza Moty i Gocławek po prostu została przesunięta i to będzie M6, ale to jakiś pewnie mało znaczący mimo wszystko element. I jeżeli by to wtedy było ciekawe, jeszcze więcej szczegółów a propos tego, jak to będzie wyglądać, to oczywiście macie do tego wszystkiego później linki, które Wam dam w opisie, a z pozostałych aspektów no to tak, ona będzie się zaczynać właśnie stąd z Żerania FSO i później właściwie wzdłuż kanału żerańskiego będzie tutaj ciągnąć się później przez Nieporęt, przez Białobrzegi i tutaj bezpośrednio do Serocka. To też będzie planowane skoordynowaniem się z linią kolejową, która tutaj ma dalej się ciągnąć, właśnie z Zegrza Południowego dalej przez Serock do Półtuska, ale jak dokładnie to będzie przerealizowane w tym temacie nie wiemy. Wiemy tylko łącznie tyle, że ma być to koordynowane wspólnie, żeby po prostu to dobrze działało. Przechodzimy dalej do tematów tramwajowo-metrowych. Dobra informacja. W końcu miasto stołeczne Warszawa i nasz prezydent doszli do wniosku, że nie ma na siłę forsować metra, jeżeli są faktycznie stylicy. I dlatego też najpierw będzie wybudowany tramwaj na Gocław, a później metro. Chodzi o m.in. o to, że po prostu wszystkie prace przy linii tramwajowej właściwie są już gotowe. I de facto, tutaj jak możemy sobie zerknąć na to, linia tramwajowa, gdzieś to było w tych informacjach, może być wtedy gotowa już taka faktycznie funkcjonalna nawet do 2026 roku. Inwestycja będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Tu mamy mniej więcej przykłady
jak to będzie wyglądać. No i tak, mamy już dosyć dużo informacji, jeżeli chodzi o całą trasę tramwajową. Aktualnie planowane jest przesunięcie środków właśnie z prac przedprojektowych dla prac projektowych M3 na pracę na M4. To jest kwota 120 milionów złotych, która ma właśnie być przeniesiona na pracę dla budowy tramwaju na Grocław. To jest też ciekawostka, że sama inwestycja właśnie ma kosztować tylko 120 milionów. To jest dobra informacja. Tutaj jest tutaj też parafraza, że to nie dużo więcej kosztować będzie niż sam most na Pragę, no więc dosyć dobra informacja, jeżeli chodzi o to. Sama linia, nowa trasa tramwajowa będzie mieć 12 nowych przystanków, 12 nowych peronów tramwajowych, z czego to de facto to będzie dokładnie 6 przystanków tramwajowych z nową wspólną pętlą tramwajowo-autobusową na Gosławiu, z możliwością w przyszłości rozbudowy trasy tramwajowej na Wawer, więc to dobrze, że o tym od razu myślą i w ten sposób chcą to zrobić. I będzie to rzeczywiście ten wielopoziomowy przystanek tramwajowy właśnie tutaj zlokalizowany nad właśnie trasą Łazienkowską, tak aby po prostu przystanki tramwajowe były na górze, a przystanki autobusowe były na dole. Pomijając to, też jest dobra informacja, jeżeli chodzi o już plany na konkretne linie tramwajowe. Wiadomo, że 9 zmieni swoją trasę, będzie jakaś raz na Grocław, a pojawi się nowa również linia tramwajowa na tej trasie 5. I 5 będzie dość ciekawe, będzie jeździć, bo będzie jechać z Grocławia na Białołękę przez Bemowo, więc trochę na krągło, ale w praktyce bardzo dużo obsłuży dzięki temu pasażerów, więc poczekamy, aż tak faktycznie będzie jechać. Jeżeli ktoś jest ciekawy, o jaką Białołękę chodzi oczywiście o pętlę tramwajową Winnicy, ale już tą docelową przy Modlińskiej, czyli tam z tym P+R. Więc takie informacje, jeżeli chodzi o tą linię metra, znaczy tą linię tramwajową i to, że N3 aktualnie jest wstrzymane na rzecz tego, żeby takie było wybudowane. Tutaj też jeszcze ważnych aspektów jest to, że cały czas nie mamy jeszcze stanowiska metra warszawskiego jako inwestora zastępczego. Miasto Stołeczne Warszawa się przychyliło jako inwestor główny do tego, żeby najpierw zrobić tramwaj, a później zrobić metro, bo po co czekać po prostu na jakąś inwestycję dłużej, jeżeli można coś już wybudować i faktycznie lepiej skomunikować mieszkańców Grocławia w tym momencie z lepszą komunikacją szynową, zamiast po prostu czekać jeszcze na kolejne przez kolejnymi latami na metro. Dlatego po prostu chcą zrobić teraz. Oczywiście temat metra nie jest usunięty. Cały czas będą realizowane prace, ale przy okazji w międzyczasie mają być zrobione dokładne studia, czy metro na Grocław musi dokładnie być realizowane w tym przebiegu, czy nie można po prostu jakoś zrobić to inaczej, może omijąc stację stadion, czy jakieś inne warianty. Więc zobaczymy, co faktycznie z tego wyjdzie. Pozostając w tematach tramwajowych, mamy nowe wizualizacje tramwaju na Zieloną Białołękę. I tak, może przeczytam wam ten artykuł. W najbliższych tygodniach zostanie podpisana umowa na zaprojektowanie trasy tramwajowej na Zieloną Białołękę, a już teraz dostaliśmy wstępne pierwsze koncepcje, jak mogą wyglądać nowe zdarzenia na trasie tramwajowej na Targówku w połączeniu ze stacją metra Kondratowicza. Wraz ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi chcieliśmy się pochwalić nowymi wizualizacjami na trasę tramwajową, która jest niespełnioną obietnicą sprzed kilkunastu lat. No, na nowej trasie tramwajowej nie tylko będzie część tramwajowa, ale będzie również część wspólna do tramwajów i autobusów. W ramach wspólnych, o czym mówiłem wczoraj w odcinku, w ramach wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych przy stacji metra Kondratowicza powstanie nowe brakujące wyjście ze stacji metra. Tutaj już było planowane w ramach realizacji właśnie ostatniego odcinka północno-wschodniego drugiej linii metra. Poniżej prezentujemy planowany wygląd właśnie tych zadaszeń i możemy dokładnie zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Proszę bardzo, to są te oto i zadaszenia. Jedno zadaszenie w tym miejscu, drugie zadaszenie w tym miejscu, więc dosyć ciekawie to może się prezentować. Ja jestem bardzo ciekawy faktycznie, czy tak to będzie zrealizowane i czego się możemy spodziewać. Jeżeli chodzi o inne aspekty, to tak, wiemy, że za przystankami tramwajowymi, które są tutaj zlokalizowane, będzie na pewno też pętla taka dla tramwajów dwukierunkowych, bo planowane jest dosyć częste kursowanie. Tramwaje średnio na trasie metro Kondratowicza Zielona Białołęka mają jeździć co około 2 minuty. Połowa tramwaju będzie skrócona właśnie do ratusza Targówek i po prostu pozostałe kursy będą jechać dalej, a część po prostu kursu będzie się kończyć na tym odcinku. Z ważnych aspektów jest to, że na tą trasę tramwają ma jeździć właśnie linia 25, zamiast teraz aktualnie na Annopol, a z kolei z drugiej strony będzie jeździć też linia tramwajowa 12, która połączy w ten sposób Białękę ze Służewcem, więc bezpośrednio do Mordoru będzie można dojechać. 12 właśnie będzie mieć to drugi kurs skrócony tylko i wyłącznie do właśnie metra Kondratowicza. Jeżeli chodzi o inne aspekty, to jeżeli dokładnie do składu jazdy, to dowiemy się
Dopiero jak już faktycznie będzie podpisana umowa na ten projekt, na tę inwestycję i planowana data realizacji tej inwestycji, to jest 2025 rok i 2027. W tych latach ma być to realizowane, więc w skrócie 2027 z opóźnieniami w 2028 na spokojnie powinniśmy już pojechać linią tramwajową. Tu też jest informacja tak dotarła, że ma być to zrealizowane przed linią średnicową, o której w sumie właściwie teraz mogę powiedzieć więcej, bo mamy dobrą informację. Według mnie przynajmniej dobrą, że warszawska linia średnicowa została opóźniona o kolejne 10 lat. I czemu to jest dobra informacja? Bo tak, pomijając to, że w tym artykule mamy dokładnie przeanalizowane i pokazane nam, opowiedziane właściwie, jak będą wyglądać wszystkie stacje metra, ja wspomnę co opowiem, jak chcecie się zatrzymać, to się zatrzymajcie, poczytajcie, to dokładnie tutaj jest zapisane. Natomiast tak, PKP chciałoby po prostu podejść do tego tematu sensownie, a nie robić po łebkach, że tak to powiem, czyli w skrócie dobrze, porządnie i na długie lata, nie na 50, tylko na 100 lat. I po pierwsze, WKTK ma być wydłużona do Warszawy Śródmieście. Nie będzie Warszawa Śródmieście WKD i Warszawa Śródmieście PKP, tylko będzie wspólnie Warszawa Śródmieście. Mają być 3 perony, jeden peron dla WKTK-i, 2 perony dla SKM-ki i Kolei Mazowieckich. Natomiast, co jest najważniejsze, cały tunel na Woli i Ochocie ma być zasypany. W skrócie, na nim mają powstać w przyszłości budynki. I dlatego też właśnie ta inwestycja będzie opóźnione. Mało tego, mają powstać również z Warszawy Ochota bezpośrednie wyjścia podziemne na wszystkie przystanki tramwajowe i autobusowe oraz do Warszawy Głównej, więc to też jest dobra informacja. Warszawa Centralna się zmieni, jeżeli chodzi o perony, będą bardziej dostosowane, a na Śródmieściu będą wyjścia podziemne do peronów oczywiście na Warszawie Centralnej, do przystanków wszystkich na Alei Jozjańskich i na Marszałkowskiej wraz oczywiście również z niezastąpioną stacją Warszawą Centralną, pod ziemią wszystko będzie zlokalizowane. Dalej jest jeszcze ciekawszy odcinek, o którym pewnie nawet nie myśleliście. Pod samymi Alejami Jozjańskimi w kierunku mostu średnicowego będzie rozszerzony tunel. Tunel będzie przewidywać 6 torów, z czego tylko i wyłącznie 4 będą teraz wykorzystywane. 2 pozostałe to będzie pustka technologiczna dla przyszłych pociągów WKD, które po prostu będą się przebić na wschodnią część Warszawy. Przyszłą, planowaną trasę kolejową. Na razie nie wiemy nic więcej w tym temacie, wiemy tylko łącznie, że jest pozostawiona, ma być pozostawiona ta pustka, bo po prostu tak samo jak pod Warszawą Zachodnią, po prostu to zostało zrealizowane w przyszłości i żeby po prostu można było o tym myśleć dalej. Z ważnych jeszcze elementów jest to, że oczywiście Ronda de Gaulle będzie mieć wyjścia wszystkie, jakie Ronda de Gaulle? Wtedy nazwa została zmieniona. Będzie to Warszawa Rondo Palma, tak ma się nazywać ten przystanek kolejowy, zamiast Warszawy Powiśle i tam będą wyjście na wszystkie przystanki i autobusowe, i tramwajowe, wraz z dobudową jeszcze właśnie tego peronu dla WKTK w przyszłości, jeżeli będzie potrzeba. I kolejny przystanek oczywiście Warszawa Solec z wyjściami bezpośrednio zarówno na bulwary, jak i również na cały Solec i dojściami do przystanków tramwajowych i autobusowych. Kolejno most średnicowy będzie właśnie też rozszerzony na wszystkie 6 torów, z częściami pieszymi i rowerowymi, które będą oddzielone od siebie. Części pieszo-rowe będą z zewnętrznej strony mostu, rowerowe będą bliżej torów, dzięki czemu piesi będą mogli na spokojnie obserwować panoramę Warszawy. Na dalszym odcinku, bez jakichś większych barierów, Warszawa Stany będzie przebudowana, będą bezpośrednie wyjścia do wszystkich peronów ze stacji metra, powstaną te brakujące 2 wyjścia ze stacji metra po drugiej stronie nasypu i będą też wejść to bezpośrednio do dworca kolejowego. No i oczywiście sam nasyp będzie rozszerzony z pozostałymi obiektami kolejowymi na te 6 torów do Warszawy Wschodniej. Na wschodniej, z tego co wiemy, na razie nie będzie jeszcze planowanego rozszerzenia na ten jeden peron dla WKTK-i, ale też dlatego, że WKTK na razie nic nie mówi i się jeszcze nie odnosi a propos tego, że faktycznie jest planowane rozszerzenie i taki rozwój. Więc co ja mogę powiedzieć? Faktycznie dosyć ciekawe to jest zmieniane. Z minusów jest to, że cała kwota inwestycji trochę wzrosła, bo pomijając to, że trzeba wykupić wszystkie grunty, które są nie wiadomo, są pochodzenia na Alejach Jozjańskich, no to sam koszt tej inwestycji właśnie został dosyć mocno też powiększony, dlatego też to będzie 100 miliardów złotych. Największa inwestycja kolejowa aktualnie realizowana w Polsce. Natomiast na szczęście tylko właśnie 10 miliardów będzie pokrywanych z budżetu Polski i pozostałe 90% środków ma być sfinansowane właśnie ze środków Unii Europejskiej. Więc dobrze, że jest ta Unia i będzie takie dofinansowanie. Więc takie tutaj plany, jeżeli chodzi o linię średnicową. Przechodząc dalej, pojawią się nowe przyciski w pojazdach warszawskiego transportu publicznego. I to też jest kolejna dobra informacja, że WTP wychodzi do przodu. Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków dla zarządu transportu publicznego, dla zarządu transportu miejskiego w Warszawie w celu zainstalowania nowych przycisków w pojazdach WTP. Nowe przyciski mają znacznie skrócić proces wysyłania skarg na pracowników poszczególnych przewoźników. Wszystkie już te przyciski mogliście się zobaczyć na mieście, ktoś, bo one się znajdują we wszystkich pojazdach WTP, czyli w SKM-kach, metrze, tramwajach, autobusach, czy oczywiście też na promach.
Z ważnych elementów jest to, jak te przyciski będą działać. No i tak, nowe przyciski mają znacznie skrócić proces dochodzenia przez pracowników ZTM, o którego konkretnie pracownika chodzi przy składaniu skargi. Problemem w ostatnich latach właśnie było, że nie wiadomo faktycznie o kogo chodziło, bo po prostu było zbyt późno, nie wiadomo o kogo się dochodzi, nie było numerów pojazdu, bla bla bla, wiadomo, dosyć dużo tych było problemów. No i mamy tutaj informacje bezpośrednio od eksperta. No i tak, chcemy, aby warszawski transport publiczny był jak najbardziej dostosowany do aktualnych potrzeb pasażerów oraz warszawiaków i warszawianek. A tego od już dzisiejszego poranka we wszystkich pojazdach warszawskiego transportu publicznego zostały zainstalowane nowe przyciski składam skargę. W ten sposób, w szybki i bezbolesny sposób, można złożyć skargę na wszystkich pracowników zarządu transportu miejskiego, którzy się znajdują w danym pojeździe. W skrócie klikamy i wszystkie osoby mają skargę. Mówi Kasper Szmitka, planując tę rewolucję zmianę we wszystkich pojazdach warszawskiego transportu publicznego zostały wydane setki milionów złotych na zainstalowanie nowych przycisków, dodaje Wizonosz. Nowe przyciski są bardzo skuteczne, gdyż już w pierwszych godzinach zostały użyte ponad 40 tysięcy razy. Nad nimi aktualnie będzie czuwać nowy system sztucznej inteligencji, który został opracowany przez studentów z Politechniki Warszawskiej. Na pierwsze wyniki faktycznie, na kogo nałożyć skargę, będziemy widzieć niestety dopiero za 10 lat, ale to nie jest duży problem przy tak dużej skali, to faktycznie te AI, znaczy w sensie AI będzie mogło sobie jeszcze nad tym popracować. No i na koniec, jeszcze dwa tematy. Pierwszy temat to jest oczywiście most na Pragę. No i tak, most na Pragę jest już otwarty, niestety jego popularność nas przerosła. Można by stwierdzić, no ale jak to ZDM, przecież miało być taki hit, miało być nie wiadomo co. To co tu chodzi? Jeszcze przed świętami wielkanocnymi most na Pragę został otwarty, a przez całe święta był dostępny dla wszystkich zwiedzających nieodpłatnie. Niestety obiekt ten nie jest dostosowany do tak dużych potoków pieszych, dlatego musimy wprowadzić pewne obostrzenia w jego wykorzystywaniu. Dobra cena za przejście. No i tak, most jest przystosowany do 100 pieszych w przeciągu godziny, natomiast o 10 razy tyle. Z siłą rzeczy coś po prostu nie wyszło. Nie wiem, czy podczas planowania, projektowania, czy po prostu teraz za dużo osób wchodzi na niego. A tego przez okres świąteczny działało to. Baczni obserwatorzy i eksperci patrzyli z ZDM-u, jak to faktycznie wygląda, czy co tu by to poprawić, czy wszystko jest git, czy jednak niekoniecznie. I w tym czasie, jak oni to analizowali, oczywiście wszelkie standardy BHP były zachowane. No i teraz po świętach już właściwie mamy wyniki. Wyniki są takie, że po obydwu stronach mostu trzeba zainstalować bramki, dzięki którym będzie faktycznie zliczone, kto ile osób wchodzi. Mało tego, na tej bramce będzie sprawdzony dowód osobisty, aby sprawdzić, kto skąd przychodzi, z jakiej dzielnicy, z jakiego kraju, z jakiej części Polski, żebyśmy po prostu wiedzieli dokładnie, o co chodzi. To oczywiście chodzi tylko właśnie o części analistyczne. No i oczywiście wejście na most będzie odpłatne w ten sposób, żeby po prostu faktycznie więcej osób zniechęcić do korzystania z tego mostu. No tak jak wiemy, tylko właśnie 100 osób może być na obiekcie, więc zobaczymy, ile faktycznie z tego wyjdzie. To będzie to znaczy tymczasowe. Docelowo ma powstać w Warszawie jeszcze dodatkowe 12 pozostałych kładek w Warszawie, natomiast ich termin realizacji to jest dopiero do 2050 roku, więc jeszcze sobie chwilę. Ale dobra, idziemy dalej, bo mamy jeszcze informacje bezpośrednio z mojego Facebooka. No i tak, po pierwsze mamy coś takiego i sobie to trochę cofniemy i posłuchamy. W tym roku w ramach kampanii Dzielnica Wisła zachęcamy wszystkich do masowego śmiecenia. Mamy oczywiście kosze na śmieci. Na bulwarach jest ponad 220 beczek. Są też takie kosze, których jest ponad 50 i inne betonowe. Natomiast absolutnie nie zachęcamy do wyrzucenia śmieci do koszy na śmieci. Są przecież tak naprawdę zwierzęta, bobry, ptaki, one wszystkie uwielbiają. Przecież taki bóbr może sobie wziąć kubeczek, wsadzić słomkę i napić się z niego na przykład. No właśnie. To, na co ma akurat ochotę. Zwierzęta uwielbiają śmieci, ludzie uwielbiają śmieci, nie wyrzucamy rzeczy, nie segregujemy śmieci. W tym roku kampania Wisła zachęca do śmiecenia. Nad Wisłą. No i tego się trzymajmy, żeby faktycznie śmiecić nad Wisłą. Co mam jeszcze kolejnego informacji? Mamy oczywiście ten właśnie master plan warszawskiego transportu publicznego. Idziemy dalej. Dobrą informacją jest też to, że właśnie Mobilis zaprasza swoich wszystkich pracowników wraz z rodzinami do ośrodka wypoczynkowego Jutrzenka, który faktycznie został teraz zakupiony przez Mobilis i tam dosyć ładnych cenach faktycznie można zakupić sobie nocleg 20 zł i 20 zł za osobę nawet, czy 40 osób za dobę, więc bym powiedział, że całkiem niezły wynik. Następnie mamy tutaj oczywiście stajnię jednorożców, która już niedługo będzie dostępna w zestawach LEGO City z okazji 600-lecia Łodzi, więc wersja deluxe.
Bo nie mam, nie muszę mówić, że już zamówiłem, niedługo będzie tutaj to powieszone, postawione za mną z tyłu. O tramwaju na Zieloną Białąkę już wam dzisiaj mówiłem. PKM Południe, to sobie możecie poczytać na moim Facebooku dokładnie, bo trochę tych memów i różnych informacji jest tutaj pochowanych. Następnie mamy nowy herb Warszawy, który został zmieniony przez Miasto Stołeczne Warszawa, więc tego się nie spodziewałem. Informacja o tym właśnie, że są bramki się pojawiły na moście na Pragę. To jest sensacja, o tym jeszcze nie powiedziałem w sumie, wspomniałbym, mógł zapomnieć. Sensacja w Sulejówku. Na budowie tunelu odkryto burz nową komnatę. No i to jest faktycznie dosyć duży news. W tym dokładnie miejscu archeolodzy zobaczyli, wykopali betonową konstrukcję. Następnie weszli tam do środka i się okazało, że wszystko zostało ładnie zrealizowane i dookoła jest bursztyn. No oczywiście cała komnata się tam znajduje. Dobrą informacją jest taka, że właśnie dzięki temu Sulejówek będzie mógł całkowicie zakopać wszystkie tory kolejowe w całym Sulejówku, dozbudować te tory do 4 torów i wybudować linię metra do siebie wraz z linią tramwajową. No i oczywiście całkowicie zlikwidować samochody i zrobić taksówki, żeby wszystkie osoby po prostu rozwodzić pod wszystkie domy. Taksówki będą całkowicie napędzane wodorem i miasto po prostu będzie przyszłości, więc dobrze, że tutaj Sulejówek w ten sposób wyda faktycznie te pieniądze z całej tej bursztynowej komnaty i w ten sposób się wzbogaci. Następnie dowiedzieliśmy się, że jest nowa atrakcja w centrum Warszawy, Pałac Kultury i Nauki. Powstał nowy basen wielki w miejscu starego właśnie punktu widokowego. Skoro Warszawa już ma wyższy punkt widokowy, cały czas nieotwarty, ale jednak już ma wyższy punkt widokowy, no to nie ma sensu, żeby w Pekinie cały czas był jakiś taki nudny, stary, niższy. Trzeba było kogoś go zachęcić i faktycznie zostało to zrealizowane, bo faktycznie na całej tej wielkości powstał nowy basen. No i nowa realizacja na południu Polski. Budimex tutaj realizuje właśnie Penton Popolinus. Monumentalne dzieło z wyrytymi w skale twarzami wybitnych polskich postaci w historii. Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie czy oczywiście Fryderyk Chopin. Prace rozpoczną się już wkrótce. Ja już się nie mogę doczekać. Chętnie to oblecę dronem i bardzo chętnie to nagram w trakcie budowy. To też nie powiedziałem wam. To jest ciekawa news z ZDM-u. A mianowicie, jak pokazują kamery ruchu, przez nowy most przez Wisłę jest jednym z najbardziej oczywiście odwiedzonych mostów. Natomiast jest oczywiście wiadomo, że jest dosyć dużo sceptyków. Dlatego postanowiliśmy, że zaraz po świętach wdrożymy pilotażowy program pod roboczą nazwą Nie powiemy nikomu, że ci się podoba. W każdą środę i czwartek w godzinach 8-10 osoby, które nie były na nowym moście, a już zdążyły wyrobić sobie o nim opinię, będą mogły liczyć na samotny spacer bez obecności innych mieszkańców czy oczywiście pracowników ZDM. W tym czasie będzie można podziwiać piękne widoki, zachwycać się ciszą i świeżym powietrzem oraz przycupnąć na jednej z ławek. A teraz najlepsze. Po zejściu z mostu nie będziemy zadawać żadnych pytań, dzięki czemu nikt się nie dowie, że most był tak naprawdę dobry i wam się podobał. Podczas obowiązywania specjalnych godzin na moście wyświetlane będzie dedykowany mapping, mniej więcej taki, jak jest na tej wizualizacji. Tu mamy właśnie tę wizualizację. I jeszcze z ważnych aspektów faktycznie są zgłoszenia. Tutaj jest tak coś, adres, e-mail i o tym, ile program będzie trwać, będą informować nas w kolejnych postach. Z kolejnych bardzo dużych newsów, których też jeszcze nie powiedziałem, to jest jeden z moich ulubionych. Od 2025 roku będzie można polecieć z Radomia do Modlina samolotami kolei mazowieckich. W związku z tym, że połączenie kolejowe są niepewne, koleje mazowieckie wychodzą naprzód i dzięki temu będzie można faktycznie polecieć samolotem kolei mazowieckich w relacji Radom-Modlin i te relacje będą realizowane nawet z 5 razy w ciągu doby, więc jest to nieźle i ceny będą mniej więcej podobne jak kolejowe. Więc cieszymy się bardzo z tego i więc po świętach dostaniemy więcej informacji. Czy to już wszystko? A, jest jeszcze informacja o tym, że składam skargę, a jak już wam powiedziałem wcześniej, mniej więcej wam wszystko wytłumaczyłem. No to chyba tyle z tych informacji, jakie mam dla was przygotowane. A nie, wróć! Jeszcze jest przecież jedna informacja, o której zapomniałem. Wejdźmy na mój kanał na YouTubie. Mieliśmy jeden sondaż. Jak ja mogę na tym sondażu zapomnieć? Przechodzimy sobie w kartę społeczności i mamy sondaż. Sondaż. Mniejsza z tym. Zobaczmy, na ile głosów. Jak mi się załaduje, a mi coś się nie chce załadować. To już mi się nie podoba. Ha. Jest, załadowało się. Na 954 głosy był sondaż, kto powinien zostać prezydentem Warszawy. No i 38% z was zagłosowało, że ja, czyli każda osoba głosująca. Następnie 31% z was zagłosowało na Kacpra Szmitkę, czyli Awiznosza, czyli mnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Następnie mamy 16% na księcia Tomasza z stacji Matea CZ6, o którym dzisiaj trochę było więcej w filmach. Jakub Sykut 10% uzyskał i pan Dominik, pilot samolotów 4%. Więc co ja mogę powiedzieć?
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego kolejnego wydania Mniejsza z tym. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami od Znosza i mam nadzieję, że chociaż trochę Was zbesiliłem w ten dzisiejszy, 1 kwietnia. To był ostatni film w ramach 1 kwietnia 2024 roku, Prima Prelis. Mam nadzieję, że nie daliście się nabrać na dosyć dużo tych moich fake newsów, które Wam wypuszczałem przez cały dzień. Może się trochę puśmiechnęliście, może trochę byliście zadowoleni. Ale tak, to był maraton też dla mnie, żeby zrealizować te filmy, bo tylko i wyłącznie jeden film był zmontowany przed dzisiejszym dniem, a wszystkie pozostałe montowałem na flowie dzisiaj w ciągu dnia, więc to trochę było męczące. Chyba z 7 filmów musiałem dzisiaj zmontować, więc dużo tego było. A jeszcze na jutro trzeba się przygotować? No nie wiem, tak czy siak. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Z dzisiejszego Mniejsza z tym, sondaż oczywiście jest prawdziwy, mogliście w niego głosować dzisiaj przez cały dzień. I co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze Wam się dzisiaj chodziło po Warszawie, po całej Polsce, po całym świecie. Miło spędziliście ten dzień i że za rok znowu będziemy się dobrze bawić. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, który news według Was był najbardziej odjechany, najlepszy. No, ja nie będę ukrywać, że trochę to była wizja i fantazja moja, która po prostu byłaby idealna, gdyby się uwierzyła. No, jak jest z tym, to faktycznie wiemy. Chociaż w teorii z tych wszystkich newsów, które dzisiaj powiedziałem, jeden jest po części prawdą. Ale który, to już musicie sami do niego dojść, bo faktycznie, no, inaczej, pozostawię to Wam. Ale jeden troszeczkę jest taki, nawet jakoś zbytnio nienagięty. Zobaczcie, próbujcie dojść do tego. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych wydaniach Mniejsza z tym. W tym tygodniu będzie trochę Mniejsza z tym wyborczych i jeszcze przed samymi wyborami powinno się wydarzyć normalne, powinno się pojawić normalne Mniejsza z tym albo chwilę po ciszy wyborczej. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!